Dzień dobry kochani, dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj macie przed sobą dłoń. Narysowałam najlepiej jak potrafiłam. Otóż w zależności od tego, na którym palcu nosimy pierścionek, bardzo to dużo mówi o człowieku. Jeżeli nosisz i nie wiedząc dlaczego włożyłaś na jakiś tam palec, czy włożyłeś, to znaczy, zawsze oznacza to coś i za chwilę będziemy o tym mówić. Może też tak być, że chcesz coś przyciągnąć do siebie, więc też zaczniesz zakładać pierścionek na ten czy na inny palec, w zależności od tego, czego chcesz więcej w swoim życiu. Okej? Druga rzecz to jest to, jak widzicie, że każda planeta jest przypisana któremuś z tych palców. Mamy mały palec, mamy serdeczny, środkowy, wskazujący i kciuk. Teraz już widzicie z góry, że na tym serdecznym w Stanach Zjednoczonych nosi się obrączkę czy pierścionek zaręczynowy na lewej dłoni, nie na prawej. Prawa jest bardziej praktyczna, lewa bardziej od serca. I tu jest taka tradycja. Teraz każdy kraj, każde środowisko ma zupełnie inną kulturę i to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Niemniej jednak tak to wygląda tutaj i na tym obrazku. I to jest lewa dłoń. Jeśli chodzi o mały palec, najpierw pomówmy o tym. Co odpowiada małemu palcowi jest planeta Merkury? Teraz planeta Merkury to jest komunikacja. To jest to, jak my mówimy, jak się wypowiadamy. To jest przemowa, mowa, to jest pisanie, to jest śpiewanie, to jest uczenie, nauczanie. Cokolwiek chcemy intelektualnie przekazać, mieści się na tym palcu. I w tym palcu, otóż jeżeli ktoś jest publicznym mówcą, czy piosenkarzem, występuje publicznie, bardzo często, nawet u mężczyzn szczególnie, zobaczycie pierścionek na tym małym palcu, ponieważ on wspomaga te prezenty. Ale trzeba uważać, ponieważ jeżeli pierścionek, pierścień, sygnet będzie za ciasny, ten prezent będzie szedł w odwrotną stronę. To znaczy, zamiast przyjacielem może okazać się wrogiem. Musi być wygodny. Więc nagle poczujemy, że w ogóle nie wykazujemy żadnej logiki i zamiast tej mądrości i tych wszystkich prezentów, mowy, wypowiadania się czy pisania, nagle tego nie mamy. Nie wiemy, o czym pisać, nie wiemy czasami, co mówimy. Więc uważajcie, żeby zawsze pierścionek, na jakim palcu nie siedzi, żeby był wygodny. Jeśli chodzi o palec serdeczny, planeta Wenus, czyli planeta, która reprezentuje miłość i piękno. Także kochamy bardziej przyrodę, naturę i wszelkie formy artystyczne. Jeżeli chcesz sprowadzić, przyciągnąć miłość i piękno do swojego życia, to mimo, że nie jesteś zaręczona czy mężatką, tak samo dla mężczyzn, którzy lubią to robić, ciągle proponuję założyć pierścionek. Jaki tutaj najlepszy byłby kamień? Ja bym powiedziała, że emerald, ponieważ to jest od serca i to jest też ta serca chakra. Jest absolutnie świetny, topaz, turkus jest bardzo też tutaj dobry. Jeżeli będzie za ciasny pierścionek, uważajcie, żebyście nie szli za dużo za tym, żeby za dużo jeść, za dużo używać życia, za dużo pieniędzy wydawać, bo będziecie do tego skłonni, kochani. Jeśli chodzi o środkowy palec, planeta Saturn ma tutaj coś do powiedzenia, a Saturn, kochani, to jest dyscyplina.
to jest ciężka praca. To jest dla tych, którzy szukają praktycznego podejścia do życia. Więc na przykład nie możecie znaleźć pracy, nie możecie ułożyć tego życia, jesteście jakoś zagubieni i potrzebujecie bardziej praktycznego podejścia, więc wtedy właśnie zaczniecie tutaj nosić pierścionek i uważajcie tylko, żeby nie był za ciasny, bo staniecie się za bardzo pesymistyczni, będziecie wręcz bać się wiecznie czegoś, albo sobie jak postanowicie coś, to już będzie obsesja, że musi być tak, a nie inaczej. Więc jest to dobra rzecz dla tych, którzy naprawdę szukają odnalezienia siebie. I żeby postawić nogę twardo na ziemi, tak jak chodzić boso po trawie na przykład, żeby bliżej tej ziemi być, a nie fruwać gdzieś w obłokach, to jest super nosić pierścionek. Tutaj na tym środkowym palcu. Palec wskazujący i planeta, Jowisz. Otóż planeta Jowisz to jest planeta szczęścia. Jak szukamy, to będzie na szczęście, to na szczęście, tutaj ten pierścionek właśnie możemy po to nosić. Jeżeli chcemy nauczyć się, uczymy się, kształcimy się, chcemy zdobywać jak najwięcej informacji, wiadomości, super nosić na tym palcu. Jeżeli chcemy być bogaci, jeżeli chcemy rosnąć i rozwijać się spirytualistycznie, filozoficznie, ale także i emocjonalnie, intelektualnie, chcemy podróżować do dalekich krajów, jakichś nawet egzotycznych, gdzie normalnie byśmy nie pojechali, chcemy wierzyć na przykład w to, co najlepsze, w mądrość posiąść życiowo, szukamy naprawdę mocno optymizmu i chcemy, żeby nasza wibracja rosła, będziemy nosić pierścionek na tym palcu. Ja sama ostatnio widzę, że z tego palca, którego zawsze nosiłam, zaczynam już nosić na tym, ale teraz trzeba uważać, żeby nie był za ciasny, bo zauważyłam, że mój pierścionek jest jednak za ciasny, więc będę musiała coś innego kupić, ale nagle przełożyłam na ten palec i próbowałam wcisnąć, nie dało się, ale za ciasny. A kiedy jest za ciasny, kochany, to będzie odwrotnie, czyli będziemy przesadzać, będziemy szli w odwrotną stronę, będzie to optymizm, ale nieautentyczny i czasami nawet możemy stać się po prostu chciwi czegoś i tak dalej, więc zawsze, a zawsze musi być wygodny, pasujący, jak przymierzacie pierścionek, to naprawdę musi, aż musicie z nim czuć się, że jedno w drugie się wtapia, dopiero wtedy jest naprawdę okej, właściwa wiadomość. Cudownie by tutaj wyglądał na tym palcu szafir, topaz, jakieś cytrynki czy oko tygrysa. Jeśli chodzi o kciuk, no Mars reprezentuje. Mars w astrologii jest bogiem wojny. Baran ma Marsa w sobie. To jest ten, który jest ambitny i zawsze gotowy do akcji jako znak ognia. Jeżeli chcecie wreszcie postawić jakiś taki sobie warunek sobie samemu i to takie postanowienie, że no już ja nie będę czyjąś wycieraczką, już nie dam sobie poniewierać, że ja wreszcie będę tym, kim ja naprawdę zechcę być, to jest właśnie palec, żeby włożyć w pierścionek. Dlatego, że będziesz potrafiła, czy potrafił stanąć w jakiejś sprawie, czy nawet w swojej własnej i obronić punktu swojego widzenia, będziesz odważniejszy, będziesz wiedział, co robić nagle. I nie dasz sobą pomiatać. No, najlepsze, co potrafię tu powiedzieć. Także proponuję na ten palec. I uważajcie, żeby nie był zacisły, no bo znowu będzie odwrotnie. Będziecie nawet mogli pokazywać agresję, złość, nie będziecie mogli znaleźć spokoju, nawet wulgarność.
a nawet gniew, złość i wybuchy. Więc na to też bardzo uważajcie. Pięknym pierścionkiem tutaj by był koral na przykład. Bo koral jest delikatny, a jednocześnie reprezentuje ten palec. Także to by było bardzo ciekawe. Otóż kochani, mam nadzieję, że to Wam w czymkolwiek pomogło i rozjaśniło, dlaczego nosicie pierścionek na tym, a nie innym palcu, albo co zrobić, żeby coś do siebie przyciągnąć, albo odepchnąć. Dziękuję kochani bardzo serdecznie, pozdrawiam, ściskam, całuję, buziaczki jak zwykle i do kolejnego razu.